Jak docieramy Daytony? Łobo! Tutaj butli jeszcze olejku. Skończyła się butla, jest teraz tak naprawdę oceniamy stan zużycia, czyli idziemy na serwis, otwieramy, sprawdzamy w którym miejscu są otarcia, przetarcia, gdzie jeszcze wymaga doszlifowania do dotarcia. No i tak cały dzień i całą noc, cały dzień, także za 3 dni jest takiego dopasowywania repliki. Sprawdzamy gdzie są luzy, gdzie są ścięcia na gwintach. I znowu docieramy, a później bierzemy kulki i docieramy z kulkami, czyli trzeba dotrzeć komorę hop-upu, gumkę hop-upu. Także na początku mechanizm, później gumka, no i tak dalej, i tak dalej. Dlatego cały tydzień zabawy jest z jedną Daytoną. Także na razie. Dobra. No, teraz tak. Musimy wziąć tylko papier. Najważniejsza sprawa, żeby zachować czystość i higienę. Teraz tak. Rozbieramy pek. I zaraz będziemy sprawdzać, gdzie to się tutaj nam wszystko ładnie dotarło. Wifi tu trzeba będzie kręcić. No, rozkręca się na buffer tubie, czyli sonić, no i sprawdzamy. Jak na razie wszystko jest ok. Zameczek. Sprawdzamy otarcia. Sprawdzamy otarcia. Przetarcia. Nie ma dużych przetarć. Wszystko tak jak powinno być. O, to jest z góry otarcie. A. Czyli będziemy musieli poprawić pozycję jeszcze tylnego zaworu delikatnie. Dobra, za chwilę będziemy rozbierać. Tu jest wszystko ok. No i środek. To jest wszystko ok. No to co, poprawiamy pozycję tylnego, jeszcze podszlifujemy pozycję tylnego zaworu, żeby uniknąć przetarć w zaworze. Do wymiany jest, bo jest za miękki wężyk do buffer tuba i się odkręca, więc to trzeba będzie wymienić. Ale to załatwimy raz, dwa. No i docieramy następne dotarcie, robimy na kuleczkach. Kalibrujemy pod określoną wagę 0,32. No i replika będzie do strzelania. Także na razie.